kosmos, komunikacja. Komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą. Jest to fajne, to przyszliście to do Polonii w Komie. Polonia jest w Komie, w twoim domie. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Witam serdecznie w programie Polonia w Komie. To jest program, powiedziałbym tak lakonicznie, zwariowany. To znaczy, nigdy nie wiemy, robiąc ten eksperyment, dokąd dolecimy. Jedno jest jednak pewne, mamy nieograniczone możliwości i szeroko rozpięte skrzydła, oczy również otwarte na oścież. Telewizor Rubin jest nasza telewizja. Polonia w Komie jest wasza, drodzy rodacy, polonusi, a dziś mamy wielki zaszczyt gościć w Kanadzie, w Vancouver, u niezwykłych polonusów, którzy wyemigrowali z Polski dawno temu, tak jak pan Jerzy Kuśmider w 79 roku opuścił nasz kraj i znalazł się w Kanadzie. I od tamtej pory przez cały czas zajmuje się działalnością polonijną, krzewi polską kulturę, a wraz z nim mnóstwo wspaniałych ludzi. To popatrzmy, czy jakie ciekawe materiały to. Bardzo. Jest dużo czytania. Czy można coś jeszcze lepszego znaleźć? Najlepsze uzdrowiska i sanatoria w Polsce. Promujemy naszą ojczyznę Polskę. Kongres Polonii Kanadyjskiej zajmuje się między innymi. Jedną z jego głównych ról jest właśnie promocja Polski. Plon niesiemy plon, tak? Tak, będziemy śpiewać później. Chleb i sól. Tak. Oficjalna delegacja dotynkowa z wieńcem dotynkowym. Zdjęcie wszystkich ubranych w stroje narodowe i oficjalnych gości. Uważam, że bardzo duży sukces odniosło Polskie Towarzystwo Zgoda dzięki pracownikom, którzy bardzo ofiarnie przez ostatnich parę dni pracowali. Od rana do wieczora nikt nie patrzył na zegarek, kiedy się kończy dzień. Między innymi pan prezes Kazimierz Dusiło. Ja to uzupełnię szybko w słowo. Ja nie pamiętam w historii Zgody, a jestem tutaj 18 lat, żeby w przeciągu 4 dni taka ilość osób przyszło do pracy jako wolontariusze. Wszystko to, co jest tutaj, budujemy własnymi rękami. Nie, rękami. Elegancko. Co dobrego dzisiaj chcecie robić? Kaszłyki, a jej, aż paluszki lizać. Przy plackach najdłuższa kolejka. Placki, prawdziwie polska potrawa. Oczywiście polskie menu. Gulasz, szaszłyk, placki, pierogi, golonka, bigos, kiełbasa. Pączki na miejscu robione. Klap, klap i już nadzienie pączki. Słowianie świętowali dożynki w różnych miejscach od ponad 1000 lat. Patrzę na ten wieniec i też przypominają mi się pewne ciekawostki związane z tym, jak te wieńce wyglądały w przeszłości. W tych wieńcach w przeszłości bywały na przykład żywe ptactwo domowe. Koguty, kaczki. Panie prezesie, jest tam jakaś kura czy jakaś kaczka w środku? Nie ma nic? Ciapla jest, mówicie. Dobrze. Okej. Widzę, że zgoda stanęła na wysokości zadania, panie prezesie. Ja nie chciałem niczego sugerować, ale właśnie tego się spodziewałem. Starałem się przedstawić wini polskie widziane oczami przeciętnego widza. Nie jest to pełny reportaż filmowy wszystkich imprez, które miały miejsce. Wszystko to filmowałem takim małym aparacikiem. Proszę ocenić, czy jakość tego nagrania jest dużo gorsza od filmów robionych profesjonalnymi kamerami, filmów, które nigdy nie są zmontowane i mało kto je ogląda. Fantastycznie Polacy w Kanadzie potrafią pamiętać o tym, skąd pochodzą. Mam takie wrażenie, że o wiele bardziej pamiętają, skąd pochodzą i celebrują swoją tożsamość, niż my tutaj w Polsce.
No cóż, swego nie znacie, tamtego nie rozumiecie, cudze chwalicie i nic nie wiecie. I różne inne takie przysłowia chodzą nam po głowie. A jednak, zapraszamy do Polski.